Witam wszystkich 21 czerwca. Zadacie pewnie sobie pytanie, czemu nic nie pokazuje z warzyw. Kto tam ogląda moje filmy na bieżąco? Na wiosnę pokazywałem właśnie sadzenie cebuli, siew marchwi, pietruszki. Postanowiłem właśnie wam pokazać, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ostatnio temperatury bardzo wysokie, mamy same upały, jak widzicie już wody zaczyna pomału brakować. Tam dalej widzicie, jak przepłon jakiś, to już cebula sobie nie radzi. Tutaj z tyłu troszkę lepsza ziemia i na dzień dzisiejszy wygląda tak. Około 40 cm wysoka. Tu szczypior bardzo ładny. Tu co pokazuję teraz, jest to odmiana Sturon. Ale przejdę wam pokażę jeszcze tą drugą odmianę Cupido. Ona jest wcześniejsza. Ogólnie w porównaniu do zeszłego roku, bo w tym roku mam już drugi rok, sadzę cebulę. W tym roku zadbałem o ochronę herbicydową. W ogóle nie było pielone ręcznie. Jestem bardzo zadowolony. Teraz już zaczyna wychodzić, ale to już sobie cebula spokojnie poradzi. Tutaj odmiana ta wcześniejsza Cupido. No tutaj już jest gruby szczypior, jeszcze wyższy nawet niż ten Sturon. I zobaczymy, która lepiej zaplonuje. Ale tam właśnie na tych słabszych ziemiach to Cupido zdecydowanie sobie lepiej radzi. Więc zobaczymy na jesieni, co lepiej wyda. Piszcie, co sądzicie. Co do zabiegów herbicydowych, to było po sadzeniu dany Stomp Aqua. No i w późniejszej fazie było jechane dwie dawki Banduru, mikrodawki. No, przeszedłem już dalej. Tutaj mam właśnie parę rzędów pietruszki. Na dzień dzisiejszy wygląda tak. Marchew wygląda tak. Odmiana Koral. Mam jeszcze odmianę Belly Comper oraz amsterdamską wczesną. Też właśnie próbuję w tym roku, która będzie najlepiej, która wyda, to na następny rok się zasieje już jej więcej. W środku, pomiędzy redlinami, jak widzicie, objechałem ostatnio pielnikiem, żeby było właśnie czysto. Teraz mówię, czekamy jedynie na wodę, bo susza u nas bardzo wielka. Jęczmień o zimę już na górze, praktycznie do koszenia. Teraz jak chodzę tutaj w klapkach po tych redlinach, to aż ziemia normalnie parzy w nogi. Jeśli ktoś z was właśnie hoduje pietruszkę, marchew, cebulę, zapraszam do komentowania, udzielania jakichś wskazówek. Więc do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. Żegnajcie do następnych filmów. Ziemniaki ostatnio wam pokazywałem, jak były redlone. Dzisiaj 21 czerwiec. Już trochę podrosły. Tu na górze sucho. Jeszcze sobie radzą, ale potrzebny deszcz. Tutaj ta właśnie nowa odmiana Arrow. Michalina, jak zawsze, wysoka łęta. Pokażę wam, wejdę tu na jednym przykładzie. Z 50 cm jak nic ma. Już zaczyna kwitnąć. Dzisiaj wieczorem, jak się ochłodzi, bardzo późnym wieczorem, jeszcze będzie wykonywany zabieg odstonki, bo już zaczyna się pojawiać. Właśnie teraz przechodzę po plantacji i widać młode, mówię, w tym roku zawsze już w połowie czerwca mieliśmy bez podlewania, w tym roku niestety susza, więc myślę, że to się opóźni. Początek lipca dopiero powinniśmy właśnie wystartować z kopaniem. Jak można zauważyć, te zwykłe już przerosły nawet te
kiełkowane, te wczesne, co były sadzone z wiosny. Niestety było bardzo zimno i mokro. Bardzo długo trzeba było czekać, aż wyjdą na wierzch, więc praktycznie to wszystko się zrówna. Te wczesne, jak i te późne. Jeszcze sobie radzą, ale no, potrzebny deszcz jak zbawienie. No, 22 czerwiec, godzina 18, w przeciągu niecałych 2 godzin padało tyle. Około 42-3 litrów spadło. W przeciągu, mówię, niecałych 2 godzin. Ziemniaki wszystkie leżą. Tutaj górka, aż płynęła woda w redlinach. Wreszcie dopadało. Jęczmień na szczęście cały. Tu delikatnie tylko w dołku go położyło. No a górka jest już nie do uratowania.